Rozlana na jezdni plama oleju to ogromne niebezpieczeństwo dla kierowców pojazdów. Nawierzchnia drogi jest wtedy bardzo śliska. Z dużymi utrudnieniami musieli zmierzyć się dziś kierowcy podróżujący ulicami Włókniarzy i Czaplinieckiej. Tam też po godzinie 8 w pobliżu skrzyżowania w wyniku uszkodzenia przewodu hydraulicznego w koparce doszło do ogromnego wycieku płynu. Na jezdnię wylało się ponad 100 litrów oleju. Na miejsce zostali wezwani policjanci i strażacy. Zdarzenie było na tyle poważne, że bełchatowska policja musiała kierować ruchem. W tym czasie strażacy przy użyciu sorbentu usuwali rozlaną ciecz.